Ktoś ma ochotę pogadać o Moon Knightie? Nie, no dobra, rozumiem entuzjazm, bo był niedawno serial, ale bez przesady. O Moon Knightie już trochę mówiłem, więc możecie pamiętać o tym, że główny problem z interpretacjami Moon Knighta jest taki, że były bardzo zachowawcze, ale przez to trochę też kreatywne. To brało się trochę ze statusu Khonshu w uniwersum Marvela, bo jak mówi to powiedzenie, kiedy ty mówisz do Boga, to jesteś religijny, a kiedy Bóg mówi do ciebie, to jesteś szalony. A jednocześnie jesteśmy w uniwersum, w którym możecie pójść na piwo z nordyckim bogiem gromów, więc powiedzmy, że sceptycyzm religijny nie do końca ma sens. Mimo to w mitologii Moon Knighta od zawsze obecny był Khonshu, jednocześnie nie rozwiewano tej drobnej wątpliwości, czy Khonshu tak naprawdę istnieje i to jest jeden z bogów z jednego z panteonów w tym uniwersum, czy to jest wymysł umysłu Marka Spectora. I z takich bardziej nowożytnych interpretacji Moon Knighta mieliśmy wersję Houstona, którą ja osobiście bardzo lubię. Mieliśmy wersję Elisa, Wooda, Bana czy nawet Lemira. I na tym tle Moon Knight Briana Michaela Bendisa jest w pewien sposób wyjątkowy. Pod względem tego, że Bendis nie lubi najwyraźniej odrabiać pracy domowej, więc postanowił napisać tę serię bazując na tym, co przeczytał o Moon Knightie w Wikipedii. Więc on wie, że o coś chodzi z osobowościami, więc generalnie najlepiej będzie dołożyć mu jeszcze parę nowych, bo najwyraźniej ma ich mało. I nie mogę powiedzieć, że to jest zła miniseria, w sensie takim, że jednocześnie rysuje to Alex Maleev, którego znacie z Nieustraszonego Daredevila, więc można powiedzieć, że wygląda ona tak mocno noirowo i jednocześnie Bendis nadal dobrze pisze na przykład dialogi. Więc jak nie będziecie wchodzić za głęboko i nie starali się tego połączyć z tym, co wcześniej już powiedziano o Moon Knightie, powinno być ok. Jednocześnie ta miniseria ma szczególne miejsce w moim sercu, bo na końcu oryginału było napisane Moon Knight powróci w erze Ultrona. A to był taki akcyjniaczek, który wychodził komiksowo w okolicy ery Ultrona, filmowej, więc kapitalizował na tym, że wszyscy mówili o Ultronie. Jednocześnie był tak zły, że no już parę razy o tym mówiłem. Ale w kontekście Moon Knighta zabawne było co innego, bo zapowiadamy ten jego wielki powrót w tym kolejnym wielkim evencie, po czym Moon Knight ma tam, nie wiem, 5 kadrów. To mniej więcej obrazuje, w jaki sposób próbowano inkorporować wstępnie Moon Knighta do ogólnego uniwersum Marvela. W tym sensie tom 7 ranu Jasona Aarona w Avengers jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ on po raz pierwszy próbuje tak podejść do tematu na poważnie i od dzisiaj Moon Knight będzie elementem całego tego świata i Khonshu też będzie elementem tego świata, dlatego nie tylko rozwiejemy wątpliwości, że Khonshu naprawdę istnieje, ale od razu damy mu taki event, w którym on generalnie ogarnie cały świat w ramach swojej własnej misji, jego ratowania, no i będzie się działo. No i powiem tak, z jednej strony się cieszę, Jason Aaron, jak zwykle jest Jasonem Aaronem, umie pisać, to trzeba mu przyznać. Z drugiej strony to rozwianie wątpliwości co do statusu Moon Knighta jest takie trochę, no, niepotrzebne, przynajmniej jak dla mnie. Z trzeciej strony, czytając ten tom, mając w pamięci ogólną wiedzę o uniwersum Marvela, jego historii, to może tu się pojawić kilka elementów, które was zaskoczą, a nawet zirytują, ale będzie ogólnie tak trochę bardziej rozrywkowo niż w poprzednich interpretacjach samego Moon Knighta. Khonshu jednocześnie pojawiając się postanowi obdarzyć Moon Knighta boskim wzmocnieniem, czy czymś takim. W każdym razie Moon Knight będzie mógł robić rzeczy poza jego ligą, a o to generalnie w tym wszystkim chodzi. I też nie za bardzo możemy się zastanawiać, jak ma się to, co robi Moon Knight w tym tomie, do tego, co robił, kiedy ostatnio go widzieliśmy u Lemira, bo nie ma to kompletnie sensu. Natomiast najlepsze, co z tej całej inkorporacji do głównego uniwersum się stanie, to kolejna samodzielna seria Moon Knighta, która mam nadzieję, że zostanie wydana w Polsce, czyli seria McKaya, która z jednej strony wraca niejako do podstaw tej postaci, ale jeżeli chodzi o robotę takiego oszlifowania tego wszystkiego, co wiemy o Moon Knightie i wpasowania go jakoś w te puzzle funkcjonowania dzielonego uniwersum, no to robi całkiem dobrą robotę. Więc tak, w ramach klasyki można sięgnąć po nieco egzotycznego Moon Knighta Bendisa. Niestety to nie ten komiks, w którym Moon Knight w samych gaciach naparza typów. A dla fanów najpotężniejszych ziemskich superbohaterów coś dużo bardziej mainstreamowego.